Powiem wam tak, nikt, kto ma chociażby odrobinkę oleju w głowie, przypuszczam, że nie kupiłby tylu książek, znaczy mógłby kupić tyle książek, ale na pewno tylu książek nie niósłby na własnych dwóch rękach, więc nie mówcie mi, że nie chodzę na siłownię. Ja nie muszę chodzić na siłownię, ja chodzę na halę targową. Dzisiaj z hali targowej przywiozłam tę oto torbę pełną książek, dość pokaźną, jak widzicie, i ten oto plecak wypełniony książkami, więc szykuje się niezły filmik. 45 zł. Ile książek, starych oczywiście książek, to podkreślam, można kupić za 45 zł właśnie pod halą, na tym pchlim targu przy hali targowej w Krakowie. Wiecie, o co mi chodzi. Otóż z moich obliczeń wynika, że można kupić 49 książek, a ten mój rekord na pewno też można pobić. Także zapraszam was do oglądania, mam nadzieję, że znajdziecie coś ciekawego, szczególnie jeżeli lubicie starsze książki, takie książki z duszą, i jeżeli lubicie klasykę. Zapraszam. Dobra, najpierw zaczniemy od pozycji z literatury polskiej, bo sobie to troszeczkę tutaj to wszystko jakoś postanowiłam pogrupować, żeby łatwiej było mi opowiadać o tym i pokazywać. Dobra, na pierwszy ogień. Arkady Fiedler. Spotkałem szczęśliwych Indian. Wydaje mi się, że nie mam tej książki w mojej bibliotece. Oczywiście mogę się mylić. Jeżeli się mylę, to naturalnie możecie mnie poprawić, bo ja sama już nie wiem, co ja mam w tej bibliotece, co nie mam, czego nie mam, więc... Więc w każdym razie Arkady Fiedler, Spotkałem szczęśliwych Indian. Bardzo ładna okładka i od razu naszła mnie taka bardzo pesymistyczna refleksja. Ciekawe, czy ci Indianie nadal żyją i ciekawe, czy w ogóle są szczęśliwi. Kolejna książka. Julian Tuwim. Kwiaty polskie. Też wydaje mi się, że nie mam kwiatów polskich Tuwima. Józef Ignacy Kraszewski. Krzyżacy 1410. Przypuszczam, że tę książkę mam, ale nie jestem pewna i wydaje mi się, że jeżeli mam, to w jakimś gorszym wydaniu, więc i tak na plus. W każdym razie, następną książkę kupiłam nie ze względu na autora, a jest nim André Massepain, nieważne, Francuz jakiś. Kupiłam ją dlatego, że wydała ją lata temu, a dokładniej w roku 82. Wydało ją wydawnictwo Nasza Księgarnia i to jest książka z serii Klub Siedmiu Przygód, czyli z takiej serii młodzieżowej. Kupiłam ją ze względu na tytuł. Sami spójrzcie. Wyspa Potworów. Pomyślałam sobie, że może na wakacjach przeczytałabym taką Wyspę Potworów i poczułabym taki zew przygody. Myślę, że to może być to. I Zając Adolfa Dygasińskiego. Przyznam się wam bez bicia, kiedy miałam egzamin z pozytywizmu, z literatury pozytywizmu, nie przeczytałam Zająca, ani przeczytałam go dlatego, że akurat gdzieś w tych wszystkich najbliższych bibliotekach zwyczajnie był powypożyczany, no i nie przeczytałam. Dlatego pomyślałam, że dobrze będzie go w końcu mieć w mojej domowej biblioteczce. Kolejne dwie książki to książki Romana Bratnego, no właściwie nawet nie książki. W pierwszej części Dzieci Świętej, Kiepskie Zmartwychwstanie oraz Wdrażanie Obłędu. A w drugiej książce też z tego cyklu, z tego samego wydania, Trzech Winni Prostej oraz Ile jest życia. Kolejna książeczka Melchiora Wańkowicza, Dwie prawdy. Przyznam się wam szczerze, tytuł nic mi nie mówi, za to autor jak najbardziej, dlatego też zdecydowałam się tę jego książkę kupić. Tę i drugą, bo trafiłam również na drugą książkę Melchiora Wańkowicza. Swoją drogą ładne imię. Ziele na kraterze. Mam nadzieję, że nie mam. Muszę coś z tym zrobić, muszę jakoś uporządkować te książki, bo to przecież nie może być tak, że za każdym razem zastanawiam się, czy ja książkę mam, czy jej nie mam. Ale tego na pewno nie mam. Dwa tomy. Emil Zegadłowicz, Motory. A swoją drogą, jeżeli jesteśmy przy Emilu Zegadłowiczu, no to jak wiecie albo nie wiecie, on pochodzi z Wadowic i te Wadowice zostały opisane w jego książce Zmory. Oczywiście nie wprost, ale zostały opisane i to też była taka książka, która budziła sporo kontrowersji. Miałam okazję ją przeczytać. Nie zapisała się w mojej pamięci jakoś bardzo, ale wiem, że zrobiła na mnie naprawdę dobre wrażenie. Tyle pamiętam. Kolejna książka. Tę książkę przerabiałam w zeszłym roku i chyba przez nią nie przebrnęłam. To była książka, moim zdaniem, bardzo
trudna i bardzo wymagająca i chyba troszkę mnie przerosła. Jacek Boheński, Boski Juliusz, więc jak ktoś chce spróbować czegoś trudnego, no to polecam Boskiego Juliusza. To jest druga książka chyba obok generała Barcza, której nie przeczytałam i której nieprzeczytania nie żałuję. Kolejne książki to jest aż 8. 8 książeczek, które wyszły spod pióra Marii Rodziewiczówny. Proszę bardzo. Na wyżynach Devaitis. Będę teraz tak szybciutko pokazywała. Wrzos, akurat okładka wrzosu nie podoba mi się. Kądziel. Ta mi się podoba. Jerychonka. Macierz. Coś mi spadło. O, ten tytuł mi się podoba. Straszny dziadunio. Chyba ze 3 razy musiałam dobrze wpatrywać się w ten tytuł, bo myślałam, że to jest starszy dziadunio, ale nie, jednak straszny dziadunio. Oraz Czarny chleb. Więc było troszkę tej Marii Rodziewiczówny. I upolowałam też takie całkiem ładnie wydane, wydaje mi się, 2 tomy pism krytyczno-literackich Piotra Chmielowskiego. Pomyślałam, że jako, że zawsze gdzieś tam siedzę w tym pozytywizmie, no to dlaczego miałabym ich nie mieć? Tym bardziej, że fajne takie płócienne wydanie. No i teraz absolutny hit. Znaczy hit. Dla kogo jak dla kogo? 2 wielkie, czarne, opasłe książki. Teraz zgadnijcie, co to jest. Po co ja pytam, nie zgadniecie. To, drodzy Państwo, są 2 tomy korespondencji, całej, calutkiej korespondencji Fryderyka Chopina. Nie wiem, bardzo mi się podobało. Nie wiem, czy kiedykolwiek przeczytam tę korespondencję Fryderyka Chopina. Myślę, że to byłoby całkiem miłe doświadczenie. Ale w każdym razie, bardzo ładne wydanie. Tutaj macie... chciałam powiedzieć fotografię. Profil Fryderyka Chopina. Dlatego poza tym będzie ładnie wyglądało na mojej biblioteczce, na półeczce. I też niewykluczone, że do tego sięgnę, bo w związku z moją pracą magisterską o zarazach też nigdy nie sądziłam, że sięgnę do pewnych książek, do pewnej korespondencji, a musiałam sięgnąć. Dobra, teraz pora na książki z literatury światowej. Chyba tak to mogę określić. Jack London. Opowieści z południa oraz najciekawsze nowele. Swoją drogą, aż teraz mnie to zaintrygowało, co to są te najciekawsze nowele. Biała cisza, Małżonka króla, Napój hiperborejów, Sprzysiężenie starców, Wiara w człowieka, Za mąż pójście Lidlit, Skarby sezamu, Miłość życia, Szczero złoty kanion, Nieoczekiwane, Trendowaty kolał, Dom Mufiego, Chińczyk, Straszliwy archipelag, Dom pychy. Najciekawsze opowiadania. Znalazła się też tym razem w moich zdobyczach książka angielskojęzyczna Jenny Colgan, Talking to Edison. Dlaczego kupiłam? No wydała mi się ta książka taką książką bardzo lekką, bardzo przyjemną. No i wydaje mi się, że to jest... ta książka ma chyba coś wspólnego z romansem, a że zbliżają się walentynki, więc uległam. Holly jest sfrustrowaną, w wolnym tłumaczeniu, sfrustrowaną florystką, której życie nie jest usłane różami. A ten Addison to jest mężczyzna, chyba. Tak, to jest mężczyzna. Nieważne. James Fenimore Cooper, Pogromca zwierząt. Ta książka kojarzy mi się od razu z moimi zajęciami z literatury amerykańskiej. Dobra, jeżeli nie wiecie, to ten rok został ogłoszony... tak na świecie, rokiem Jane Austen, więc kiedy zobaczyłam w wersji oryginalnej, czyli w wersji angielskiej, to jest to wydanie, wydawnictwo z pingwinkiem, znalazłam Emmę właśnie w oryginale. Może i znalazłabym jakieś wydanie ładniejsze, ale zawsze to Jane Austen w oryginale. Więc mamy rok Jane Austen, mam Jane Austen. W ogóle ostatnio byłam w jednej z księgarni w Krakowie i zobaczyłam dzieła zebrane Jane Austen, taka
gruba, płócienna, piękna książka. Cena chyba 70 czy 80 zł. Wszystkie dzieła Jane Austen. No nie ma ich tak dużo, nie? Ale naprawdę bardzo ładna, więc jeżeli ktoś gdzieś tam się nad nią zastanawia, a nie widział jej fizycznie, to polecam. To jest gdzieś taka książka, taka gruba. Cudo. Cudowne. Oczywiście jest mało poręczna do czytania. Ale jaka piękna. Łowcy wilków, złota, przygód. Wszystkie trzy części. Dziwnie jest napisany ten tytuł w ogóle. To jest cała trylogia. Ja mam ją w osobnych takich książeczkach, a tutaj pomyślałam wszystko w jednym, więc dlaczego nie? Trafiło mi się jeszcze coś takiego. Victor Hugo, Katedra Marii Panny w Paryżu. Przyznajcie, całkiem intrygująca okładka. Nie wiem dlaczego, zawsze mi się wydawało, że ta książka musi być o wiele grubsza. I ostatnia książka z takich książek z literatury światowej. Walter Scott, Kenilworth. Nie wiem co to, ale kiedy zobaczyłam, że napisał to Walter Scott, to musiałam to mieć. Dobra, i teraz... Nie spadnij. I teraz absolutny numer jeden dzisiejszego wyjścia, czyli 17 tomów dzieł zebranych Henryka Sienkiewicza. Oczywiście w okazyjnej cenie, więc nie mogłam nie kupić. Chociaż przyznam się Wam, że zastanawiałam się nad tym, czy kupić te książki. No bo zawsze marzyły mi się dzieła zebrane Henryka Sienkiewicza, ale jednocześnie marzyło mi się jakieś takie powalające na kolana wydanie. Ale z drugiej strony sobie pomyślałam, przecież nie wiadomo w ogóle za ile lat pod tą halą targową pojawi się takie wydanie, jakiego ja pragnę. Więc kupiłam to. I pomyślałam, w końcu będę miała spokój z Henrykiem Sienkiewiczem. Jak tylko zobaczę coś Henryka Sienkiewicza, to będę miała pewność, że nie muszę kupować. Tak jak to jest w przypadku Norwida czy Słowackiego, których książki też mam wszystkie już w dziełach zebranych właśnie. Więc 17 tomów Henryka Sienkiewicza. To jest takie wydanie. Ja Wam za chwilę pokażę okładki. To nie są książki, które się, broń Boże, gdzieś tam rozpadają czy coś. Nie. Mają przyzwoitą czcionkę. A to jest chyba też ważne. Dobra. Może ja Wam to wszystko podniosę. A teraz nie będziemy się bawić w pokazywanie tego wszystkiego po kolei. Tylko przeczytam Wam, co wchodzi oczywiście w skład tych wszystkich dzieł zebranych. Trzy tomy nowel. Listy z podróży do Ameryki, Ogniem i Mieczem, Potop, Pan Włodyjowski, Bez dogmatu, Rodzina Połanieckich, Quo Vadis, Krzyżacy, Na polu chwały oraz W pustyni i w puszczy. I mam nadzieję, że to już jest wszystko. Aha, jeszcze jeżeli nie wiecie, to też tam pod tą halą targową można kupić stare gazety, magazyny jakieś tam, najróżniejsze z wszelkiej naprawdę tematyki. I ja tym razem chyba za złoty 50 dorwałam wrześniowy numer magazynu książki. A skoro cena była tak okazyjna, to dlaczego miałabym nie kupić? Przejrzę, zobaczę, może znajdę coś ciekawego. Dobra, mam nadzieję, że ten filmik nie jest jakoś powalająco długi. Był i western, i coś bardziej dla kobiet, i coś bardziej dla mężczyzn, i coś bardziej dla mnie, czyli Henryk Sienkiewicz. Zapraszam Was do zostania ze mną na dłużej. No i pa, pa! Tutaj widzicie gdzieś poprzedni filmik. Możecie zasubskrybować, jeżeli Wam się podoba. Pa, pa!